Wisły, czwarty kongres gospodarczy organizuje w Gorzowie. To Gorzowie bardzo. Bo Gorzów ma największy budżet w województwie, większy niż pan marszałek. Myślę, że z tego budżetu to właśnie tego będzie realizował projekty, które będzie nas tylko słychać, ale też i widać. Gorzów to 4% bezrobocia i największe inwestycje były realizowane w ostatnich latach. I chcę, panie marszałku, że samorządy w tym gorzowskim przystąpiły już do przyspieszenia wydawania środków. Dzisiaj usłyszeliśmy stosowne dokumenty i mam nadzieję, że te dokumenty zaowocują decyzją zarządu o przyspieszeniu wydawania pomocowego, na co bardzo liczy. Witam państwa bardzo serdecznie w mieście, które jest największym miastem województwa lubuskiego, miastem przyjaznym dla przedsiębiorców. I tutaj mój apel także do państwa, abyście państwo robili wszystko, by pomóc nam jak najmądrzej, jak najlepiej, jak najsensowniej wydać te pieniądze po to, by raz... Witam serdecznie państwa na naszej czwartej regionalnej konferencji spotkania przedsiębiorców organizowanym tradycyjnie w styczniu przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji dla pana Witolda. Proszę państwa, są wśród nas także przedstawiciele samorządu województwa, a więc witam serdecznie przewodniczącego Sejmiku. Dzisiaj spotykamy się, kiedy przed nami być może są duże problemy związane z kryzysem, który mam nadzieję, że w ograniczonym zakresie dojdzie do naszego województwa. To jest ustawa zresztą, która pokazuje, że pakiet na rzecz przedsiębiorczości, który został przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, który praktycznie rzecz biorąc wszystkie ustawy z niego zostały napisane, skierowane do uchwalenia. Większość z nich już jest uchwalonych przez Sejm i weszła w życie, że jest to pakiet, który nie jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, ale też poprzez to, że jest skierowany także do innych podmiotów, jak na przykład konsumenci czy administracja publiczna, pokazuje, że tak de facto nie można dzielić Polskę na Polskę, nie wiem, lekarzy, Polskę nauczycieli, Polskę przedsiębiorców i Polskę samorządowców. Wszystkie te naczynia są powiązane, mają jeden mianownik, nazywa się on górnolotnie, powiem Polska, ale w czasach, które teraz mamy, w roku, który się rozpoczął, który będzie trudnym rokiem, będzie gorszym rokiem dla nas wszystkich, i dla przedsiębiorców, i dla pracowników tych przedsiębiorstw, a dla samorządów, warto mówić o tych poważnych sprawach w sposób poważny. Pakiet więc, tak jak powiedziałem, jest dowodem na to, że deklaracje, które rok wcześniej były składane, nie były deklaracjami pustymi. Dlatego domniemanie uczciwości jest nie tylko ideą, nie tylko deklaracją, nie tylko zapisem jakiejś doktryny, ale już prawo, ponieważ zmieniliśmy przepisy i te przepisy dzisiaj obowiązujące mówią, że wyegzekwować karę będzie można dopiero u podatnika, gdy decyzja jest ostateczna, bądź orzeczenie sądu jest prawomocne. Po pierwsze, instytucja kontrolna musi was zawiadomić co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanej kontroli. I musi ją przeprowadzić w ciągu 30 dni, jeżeli tego nie zrobi, bo to musi znowuż zawiadomić. Chodzi o to, żeby nie było tak, że siedzimy formalnie, zrealizuje obowiązek zawiadomienia, a potem przez pół roku się nie przychodzi i bach, zaskoczenie przychodzi. Po drugie, instytucja kontrolna otrzyma obowiązek powiadomienia o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Chodzi o to, żeby kontrolowany wiedział, jakie są jego prawa. Nie wszyscy są aż tak, takie powiem, biegli w prawie. Po trzecie, wskazuje oczywiście tylko też na takie zasadnicze zmiany, które pokazują cały charakter, że tak powiem, nowelizacji. Po trzecie, jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się na kontrolę, to zgłasza formalny sprzeciw i kontrola musi być zaprzestana. To jest na przykład ten element, który mi mówiono, że to panu nigdy się nie uda przeprowadzić. To już jest w ustawie, w dzienniku ustaw.